Witajcie kochane, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego zabiegi z użyciem ciepła, farbowanie rozchylają łuski włosów i niszczą nasze włosy i jak możemy sobie pomóc, żeby te włosy nasze wyglądały ładnie, także zapraszam na film. Piękne, lśniące włosy to przeważnie włosy, gdzie łuski są domknięte, albo takie włosy niskoporowate, takie, które po umyciu mamy proste jak drut. Ale bardzo, bardzo mało osób ma takie włosy, ponieważ często, jeśli jesteśmy już w pewnym wieku szczególnie, nasze włosy już są farbowane, rozjaśniane, jakoś układamy je z użyciem ciepła i te łuski nam się rozchylają i te włosy już nie wyglądają tak pięknie. Jak wtedy, gdy jesteśmy młode, pamiętajmy też, że włosy się starzeją razem z nami. I dzisiaj opowiem troszkę o tym właśnie w dzisiejszym filmie, dlaczego i jak sobie można pomóc. Farbowanie, rozjaśnianie włosów, zabiegi z użyciem ciepła, prostowanie, kręcenie mają wpływ na kondycję włosów. Często prowadzi to do ich zniszczenia, przesuszenia i właśnie otwarcia łusek. I aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, to się przyjrzymy takim mechanizmom tych procesów i strukturze włosa. No więc nasz włos składa się głównie z takiego białka, zwanego keratyną, chroniony jest przez zewnętrzną warstwę łusek. I te łuski, to taka tarcza ochronna, chronią wnętrze włosa przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Farbowanie, rozjaśnianie włosów, aby osiągnąć jakiś zamierzony efekt lub inny kolor, właśnie jakiś efekt kolorystyczny, wymaga to otwarcia łusek, aby te substancje chemiczne mogły penetrować włókno włosa, zmieniać jego naturalny pigment. I właśnie proces ten, zwłaszcza przy użyciu jakichś silnych środków, prowadzi do naruszenia struktury włosa i to może skutkować jego osłabieniem, łamliwością oraz utratą wilgoci. Rozjaśnianie, czyli te zabiegi z takim niebieskim proszkiem, gdzie z włosów ciemnych robimy jasne, jest szczególnie szkodliwe, ponieważ polega na usunięciu naturalnych pigmentów z włosa, co jest właśnie możliwe dzięki użyciu silnych utleniaczy, natlenek wodoru i ten proces jest bardzo inwazyjny i prowadzi do znacznego uszkodzenia łusek i czyni włosy bardziej podatnymi na zniszczenie, przesuszenie. Usunięcie pigmentu to sprawia również, że włosy się stają bardziej porowate, tracą wilgoć i są suche i matowe. Rozjaśnianie, czyli przechodzimy z ciemnego poziomu do jaśniejszego. I zawsze to podkreślam, pamiętajcie również, że bardzo mało jest osób, które mają naturalny platynowy blond. Przeważnie właśnie są to kolory uzyskane z użyciem właśnie tych substancji chemicznych z rozjaśnianiem. Kolejne to zabiegi z użyciem ciepła, prostowanie, kręcenie, to się przyczyniają do zniszczenia włosów. Wysokie temperatury, które są niezbędne do zmiany struktury włosa, powodują odparowanie naturalnych olejków ochronnych wilgoci i prowadzi to do przesuszenia. Pamiętajmy, że regularne używanie prostownic, lokówek może prowadzić do trwałego uszkodzenia włosów, rozdwajania końcówek łamliwością i utraty elastyczności, czyli te włosy tam się tak jakby skracają. Dlatego zawsze przed takimi zabiegami, właśnie jak prostowanie włosów, kręcenie, należy stosować takie substancje termoochronne. Jest to bardzo ważne. Dodatkowo ciepło wpływa na keratynę, powodując jej rozpad. Keratyna jest to główny składnik budulec włosa i jest odpowiedzialna za jego wytrzymałość i elastyczność. Jej uszkodzenie sprawia, że włosy są słabe i bardziej podatne na zniszczenia. Ciepło również powoduje otwarcie łusek, co ułatwia przenikanie szkodliwych czynników zewnętrznych do wnętrza włosa i też wody, ponieważ jak łuski są otwarte, to też woda nam łatwiej wnika, na przykład z powietrza do wnętrza włosa i te włosy tak się nam pierzą, puszą. Także właśnie pamiętajcie, że jak mamy otwarte łuski, te włosy są już rozjaśniane, farbowane, one mogą właśnie wydawać nam się suche, dlatego trzeba o nie inaczej zupełnie dbać. Jest to zupełnie normalne. Także właśnie farbowanie, rozjaśnianie, zabiegi z użyciem ciepła prowadzą do znacznego osłabienia włosów, niszczenia łusek, utrata wilgoci, uszkodzenie keratyny to główne czynniki, które przyczyniają się do pogorszenia ich kondycji. Aby zminimalizować te negatywne skutki, właśnie trzeba stosować odpowiednie kosmetyki i ograniczać częstotliwość tych zabiegów, czyli nie codziennie prostownica, tylko na przykład co 4 dni. Tak wygląda zdrowa łuska po lewej stronie zamknięta, a tu po prawej stronie widzicie rozszerzona łuska. Także pamiętajmy o maskach do włosów, odżywkach, zabezpieczeniu olejkiem końcówek, to na pewno pomoże przed tym właśnie łamaniem się włosów, ponieważ jeżeli one są poddawane takim zabiegom, jeszcze tym właśnie ciepłym temperaturom, po prostu nam się łamią, rozdwajają, niszczą i nie są takie ładne. Także nie można po prostu zapomnieć o maskach, odżywkach po każdym myciu.
I przy blondach to często widać, że na przykład jak wiele lat rozjaśniamy włosy i jakoś o nie tak słabo dbamy, to one są takie matowe i niefajne, ale jak znajdziecie po prostu czas i informacje, jak o nie zadbać, będą zupełnie inaczej wyglądać. Pamiętajcie też, że włosy używane, takie już przygotowane do przedłużania i zagęszczania, są to włosy podatne. Podatne, czyli coś takiego jak tu po lewej stronie. One nigdy nie będą proste jak drut, ponieważ już tam ta łuska jest troszkę rozszerzona, bo one są już farbowane i tonowane na jedno taki równomierny kolor. Także potrzebują właśnie tego nawilżenia, olejków na końcówki i zawsze właśnie maski lub odżywki. Jest o tym kilka filmów na naszym kanale, właśnie jak o takie włosy dbać, bo ta pielęgnacja jest podstawą, tak jak właśnie odpowiednie czesanie. Czasem na przykład ktoś, jeżeli umie dobrze dbać o przedłużane włosy, będzie ładniej, będzie dłużej nosił nawet włosy troszkę gorszej jakości, niż ktoś, kto kupi naprawdę super drogie włosy, a w ogóle nie będzie o nie dbał lub naprawdę będzie je maltretował prostownicą, lokówką, suszarką codziennie. Także właśnie ta pielęgnacja to jest podstawa, żeby nie mieć takiego siana na głowie. Czesanie, maska, odżywka. Cały czas to powtarzam. Jeżeli szukacie włosów do przedłużania różnymi metodami, na przykład keratyna, Tapeon, to zapraszam do naszego sklepu www.mezisfabrykawłosa.pl, gdzie znajdziecie włosy już farbowane, rozjaśniane na różne kolory, jednolite kolory, 100% naturalne, właśnie do przedłużania różnymi metodami. www.mezisfabrykawłosa.pl. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że był pomocny. Jeśli dacie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I nie zapomnijcie również o subskrybowaniu naszego kanału na YouTube, gdzie znajdziecie dużo ciekawych filmów właśnie na różne takie włosowe tematy. Otruj nasze bestsellery w naszym sklepie. Możesz też do nas zadzwonić na 886 545 499. Dziękuję.